Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest drugi odcinek z naszej serii Zagrajmy w Resident Evil 3. No i moi drodzy, ruszamy. O kurde, powiem wam, nie mogę się doczekać strasznie, co będzie dalej. Kurde, jak ta gra wygląda ładnie w tym trybie HDR. Dobra, lecimy. Ludzie uciekają, no nie ma się co dziwić. Kurde. No ewidentnie, i mamy zombiaka. Zwód! O kurde, co to jest zwód? To! Ale kozak! Ale przekoks! Ja pierdzielę! Ej. Dobra, to jest zarąbiste. To tak ułatwi rozgrywkę. Pozwólcie, że ja sobie tylko na mapę zerknę. My ewidentnie wydaje mi się, że musimy biec tędy. Nie wiem, czy jest jakaś inna droga. No chyba tylko tutaj. Kurde, nie wiem. Mamy amunicję do pistoletu, okej. Dobra. I zobaczymy, jak to wygląda dalej. Kurde, jaki śmietnik wielki. Oho. Pięknie, pięknie, pięknie. Wow. Pięknie, o kurde. Ej, te uniki. Kurde, te uniki są przekoks, naprawdę. Genialne to jest. Dobra, lećmy dalej, moi drodzy. Fajnie jest to, że zwiedzamy sobie to całe Raccoon City. Mega mi się to podoba. Okej, tu nie wejdę, tu potrzebujemy ewidentnie jakiegoś, nie wiem, klucza, mechanizmu czy czegoś takiego. Kurde, co tu się dzieje? Okej, panowie, podejrzewam, że za chwilę do mnie przejdą. Ten, mam nadzieję, że nie wstanie. Tu możemy sobie nożem rozwalić. I co my tu mamy? Proch strzelniczy. Fajnie, że nie musimy wchodzić do ekwipunku za każdym razem, jak coś podnosimy. Okej. No dobra, czyli jak rozumiem, tędy chyba nie przejdę, tak? Aha, widzę, że mogę coś podłączyć do hydrantu, ale no aktualnie nie posiadam nic, żeby podłączyć, więc na razie musimy stąd spadać. No i kurde, którędy teraz w takim razie? Oho, tak myślałem właśnie. Tak coś czułem, że tędy. No dobra. Spokojnie, Jill, poradzimy sobie. Mamy te zwody. To jest dobre. A, myślicie, że ta beczka wybucha? Czekajcie. Tok! Pięknie! Baby, it's triple! Świetnie, ale siadło, no dobra. To zarąbiście, kurde, ale naprawdę już widać, że ta część stawia na akcję o wiele bardziej niż poprzednie. Mamy tu jakieś wybuchy, pociski, kurde, wszystko, wszystko tu mamy, dobra. Teraz tak, na spokojnie, bo teraz trzeba przeanalizować, gdzie ja mam właściwie dojść. No niestety mapy nie mam odkrytej. Dobra, obstawiam, że tędy. Może na razie chodźmy tędy, bo tam jest tyle tych zombiaków, że nie chciałbym się z nimi mierzyć. Mamy jakby dwie drogi, aż kurde. Może chodźmy w lewo najpierw. Pytanie, czy ja tu przejdę? Przejdę. Okej. Rozległe strasznie to wszystko, więc sobie sprawdzę, czy on żyje. Ale chyba nie, dobra. Tu mamy safe, no ale niestety nie mam żadnej kombinacji. Zobaczmy, co mamy tutaj. Dziennik właściciela drogerii, 24 sierpnia. Nowa odżywka do włosów Umbrelli sprzedaje się jak świeże bułeczki. Ich produkty potrafią zdziałać cuda, więc nie ma się co zdziwić. Na to liczyłem, składając ogromne zamówienie. Intuicja mnie nie zawiodła. Gdy ludzie się dowiedzą, sprzedaż na pewno jeszcze wzrośnie. Doszły mnie ostatnio słuchy o jakichś nieprzyjemnych zdarzeniach. Przy takiej ilości gotówki w sklepie powinienem chyba zainwestować w porządny safe. 2 września, nowy safe jest idealny. Nikt nie zna kodu, nawet moja ukochana żoneczka. Ten sekret pozostanie pomiędzy mną a moją cudną królową Aquacure. A ona nigdy nie zdradziłaby go żadnemu złodziejowi. Królowa Aquacura, co to znaczy? Nie wiem. Może się później dowiemy. Co my tu mamy? Proch strzelniczy, okej. Jak to moje miejsce w ekwipunku? Trochę mało. Nie chcę łączyć tego prochu na razie, no ale zobaczymy jeszcze. Jak mi się skończy miejsce w ekwipunku, no to nie będę mieć... O kurde. To nie będę mieć wyjścia. Dobra, padł. Zabijmy go nożem. Kurde, dziadu, nie wstawaj! Dobra, mamy nieskończoność dosza, więc mogę naparzać. Dowoli. Dobra, chyba padł, wydaje mi się. Aha, już nie wstanie, dobra, super. Także zombiek załatwiony. A czy ja z tej strony coś może tutaj? Niekoniecznie. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie mam iść tak czysto fabularnie. Ta mapa jest dosyć rozległa. Nie jest też taka dokładna. Tu mamy kurde, i dużo tej amunicji strasznie. No mówię, widać, że faktycznie
Ta część stawia o wiele bardziej na akcję niż poprzedniczki. Tutaj nic nie ma. Dobra. To co, wchodzimy chyba tędy, nie? Kurde. Tam mamy zombiaka na dole. Dobra, tak jak mówię, no wiecie, ja w tą grę przechodzę totalnie na ślepo i nie potrafię się trochę tutaj jeszcze odnaleźć. Za duże są dla mnie te tereny. Ostrożnie. Nie marnujmy amunicji przede wszystkim. To jest najważniejsze. Niby wiecie, mam jej dużo i tak dalej, ale mimo wszystko uważajmy. Bo tutaj no jeden głupi strzał, skończą ci się naboje i tyle, i giniesz. Dobra. No i tak się zastanawiam, co tam jest, kurde. Czekajcie. Pięknie. Okej. Także zombiaki padły, nimi nie musimy się już przejmować. Ale kurde, te beczki są świetne, muszę przyznać. Teraz pytanie, czy ja tu coś może interesującego znajdę? Mamy tu coś. Zobaczmy, zielone zioło, super. To jest na propsie. Wow! Kurde. No puszczaj, żeś mnie. Kurde, skubana wstała, no. Dobra. Jakieś na plecy? Nie, na szczęście nie, dobra. Dawaj, dziabiebio, bo to nie wiadomo, czy to wstanie, czy nie wstanie. Wstanie. Kurde, spadaj! Aj, shit. No i chyba trochę zdrowia nie mam. Nie! Czy ja zginę? Powiedzcie, że nie zginę. Oj, chyba zginę. Albo nie? Nie wiem. Au! Nie żyjesz! No tak, kontynuuj. A zobaczymy, gdzie mnie zrespi w sumie. Uwaga, uwaga, bo nawet nie wiem. Znaczy, wiem, że to była trochę głupia śmierć, ale... O kurde. To nieźle mnie zrespiło. Dobra. Aha, ten pan sobie nie zginął. Kurde, dobra. Dlaczego on nie zginął od tej beczki? Nie wiem, strasznie głupio mnie zrespawnowało, muszę przyznać. Moi kochani, słuchajcie, to może ja zrobię cięcie i spotkam się z wami tam za chwilę w tym samym miejscu, co? I moi drodzy, jestem z powrotem. Dobra, także lecimy dalej. Ale powiem wam, że nie mam takiego poczucia zagrożenia, wiecie, aż tak bardzo jak w przypadku Resident Evil 2. Muszę przyznać, że pod tym względem jestem trochę zawiedziony. Kurde, mogłem go nie ruszać. Uwaga, uwaga. Kurde, padaj na glebę. Co za chłop. Dobra, umarł? Chyba umarł. Dobra. Wiecie co, ja sobie może wytworzę z tego prochu faktycznie tą amunicję, bo trochę mi jej zabraknie. Dobra. Okej, no mamy jakiś sklep. I mamy kolejne zioło, ja może go sobie użyję, bo mój stan zdrowia nie jest najlepszy. Dobra. Powiem wam, moi drodzy, że... O, wydajny proch strzelniczy. Okej. Dobra, powiem wam, że moi drodzy, i tak ledwo przeżyłem tamtą poprzednią sytuację. Kurde, masakra. Dobra. I teraz tak, widzę, że w tym sklepie już chyba nic więcej nie ma, jakby jest to zamknięte. Kolejna amunicja do pistoletu. I w tej aha, to jest apteka w ogóle. I tutaj to wszystko teoretycznie. No dobra. To myślę, że możemy stąd zwijać i przemieścimy się gdzieś dalej. Kurde. No i tak, tutaj jakby jest zamknięta cała alejka, jest ona odcięta. Więc może pójdziemy sobie tędy. No i teraz pytanie, czy ruszać tam, czy iść tutaj? Czy ja w ogóle tędy przejdę? Przejdę. No ale pytanie, co tu jest w zasadzie? Nie wiem, może lepiej chodźmy. Ty staniesz? Nie, on nie wstanie, dobra. Może lepiej najpierw tutaj zobaczmy, chociaż tak zru... Oho! To chyba nie był najlepszy pomysł. Dobra, wypuścimy ich beczką w takim razie, podejdźcie panowie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, dwóch chyba oberwało. Został nam jeden, okej, z jednym... Kurde, myślę, że on to przeżył. Dobra. No i co, ty żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz, oczywiście, że żyjesz. Kurde, dziadu jeden, umieraj. Dziabaj go, Jill, dawaj. Dobra, chyba tyle, co? Czy jeszcze? Może jeszcze go podziabamy? Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze? Dobra, okej, padł. Wiecie. Tak dla pewności trzeba go dziabnąć 1000 razy i będzie wiadomo, że nie żyje. Dobra, także może przez tamte drzwi właśnie przejdziemy później, bo co tam w ogóle jest? Kurde, nie wiem. Strasznie ta mapa jest rozległa.
co mi się średnio podoba. Kolejna amunicja. Kurde, strasznie dużo amunicji, ale spoko, nie narzekam. Okej, tu mogę jeszcze chyba przejść, tak? Aha, bez kitu. No mówię, strasznie rozległy teren i to jest trochę... Łe! Ja pierdzielę! Co za chłop? Nice! Chyba rozwaliłem mu łeb trzema strzałami, dokładnie. Dobra, ty wstaniesz? Nie, ty nie wstaniesz, dobra. Okej, tu mamy spray leczniczy. Na pewno się przyda. Dobra, super. W tym aucie coś może? Nie, niekoniecznie. Dobra, może w bagażniku? W Rezydencie dwójce tak było, że w bagażniku coś było. Ale tutaj nie, dobra. I kurde, tam mamy coś jeszcze. Ja pierniczę. Naprawdę mega, mega, mega rozległy teren. I nie wiem, gdzie mam iść. No mogę jeszcze też... Nie, tu nie przejdę. Aha, tu potrzebuję coś, co mi przetnie łańcuch. No dobra. No i tak się zastanawiam właśnie, czy ruszać tam, w tamtą stronę. I tu mamy sterownię metra. Nie wiem, może zobaczmy, co jest tutaj najpierw. Zobaczymy. Kurczę, ale strasznie... Mówię, no rozległa mapa. Nie wiadomo, gdzie tu się w pierwszej kolejności udać. Kurde. Ty żyjesz? Nie, ten Andrzej nie żyje, dobra. Miejmy nadzieję, że nie wstanie jakiś oskryptowany. Dobra. Oho! Kurde, co ty się tak ruszasz jak porąbany? Nie dość, że zombie też jak taćpady się rusza. Dobra. Leż i nie wstałek. Jeszcze? Dawaj go, Jill. Jeszcze. Działaj. Dobra, poszło. Ale dobrze, że mamy ten jeden nóż, kurczę, to jest dobre. O, a możemy tym zgasić pewnie, wąż strażacki. Dokładnie. No i super. Także dobrze, że tu poszedłem. Dobra, to co, moi drodzy, poprzeszukujmy sobie jeszcze to pomieszczenie. Tylko tak, tu nic nie zrobię. Używanie kluczowych przedmiotów. Gdy musisz użyć przedmiotu, aby otworzyć drzwi lub rozwiązać zagadkę, wybierz go, następnie polecenie użyj. Dobra, to wiem. Co ty mnie tu życia uczysz? Granat ręczny. I zaraz mi się skończy miejsce w ekwipunku, niedobrze. Proch strzelniczy. Będę musiał chyba się wrócić, bo... co my tu mamy? To jest granatnik czy strzelba? Strzelba chyba. Aż tak dziwnie wygląda ta lufa. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Notatka pracownika metra. W ostatnich kilku dniach brutalne ataki się nasiliły. Udało mi się zdobyć strzelbę na wypadek, gdyby zrobiło się nieciekawie. Trzymam ją przypiętą do stojaka z bronią. Dzięki temu jest zabezpieczona przed złodziejami, gdy wychodzę szukać nabojów. Gdyby wszystko trafił szlak, trzeba przeciąć łańcuch i zrobić użytek z tej broni. Modlę się, żebyśmy wszyscy wyszli z tego cało. Wyjdziemy spokojnie. Znaczy, no, kto wyjdzie, ten wyjdzie. Dobra. Także tak. Tu mamy czysto. No i moi drodzy, myślę, że jeszcze można spróbować z tym pomieszczeniem tutaj. Ten Andrzej wstał? Nie, dobra. Zobaczmy. Kurde. No pewnie tak, Jill, tylko co nam z tego w tym momencie? Nie wiem, liczę na jakiegoś może safe zone'a czy coś. Okej, tu mamy znowu do przecięcia. Instrukcja Kitebros Railway. Bezpieczeństwo działania metra. W przypadku przerwy w dostawie prądu działanie metra zostaje automatycznie wstrzymane. Po przywróceniu zasilania należy użyć panelu sterowania w celu potwierdzenia stacji, na których ma się zatrzymać pociąg, a także odcinków torów przeznaczonych do użytku. Jeśli wprowadzona trasa nie będzie bezpieczna, wystąpi błąd i działanie nie zostanie wznowione. Aha, czyli z tym nic nie zrobię, tak? To jest jakby... Ponczusie! Ej, co to jest? O! Cześć, Charlie. Jakaś... Aha, to jest pewnie jakaś forma znajdźki, tak jak w Resident Evil 2 był pan Shop. To tu pewnie jest ten Charlie cały. Dobra. To co, moi drodzy, myślę, że stąd możemy zwijać, skoro nic nie możemy tutaj zrobić, to chyba po raz opuścić już tą stację metra. Znaczy stację metra właściwie, tą sterownię metra. A, no i teraz pytanie, co dalej, bo ja mogę się teoretycznie wrócić już. Ale czy ja bym chciał to robić? Mamy jeszcze jakby trochę miejsca w ekwipunku i chciałbym z niego skorzystać, tylko teraz właśnie... A, patrzcie, bo tu jest ten sklep, który widzieliśmy z drugiej strony. Okej, czyli ja tu sobie może skrócik jakiś odblokuję, to by było dobre. A tam mam przejście zamknięte, dobra, czyli mimo wszystko niby mapa się wydaje rozległa, ale tak naprawdę jest to liniowe dosyć. Dobra, uwaga. Okej, ona nie wstanie, ale czy ty wstaniesz? Nie, ty też nie wstaniesz, dobra. Także tu coś leży, proch strzelniczy. A nie ma miejsca, dobra. A co mi tutaj jak połączę go z wydajnym, czekajcie. Po prostu chyba więcej ammo będę mieć. To ja sobie może połączę to. Nie!
Fuck! To jest właśnie to moje zapamiętywanie tych receptur. Ja pierdzielę. No i dupa. Tyle. Źle zrobiłem, bo ja przecież nie miałem i tak strzelby teraz. Ja pierdziu, ale zrąbałem. Dobra, trudno. Później się te naboje przydadzą, bo później pewnie strzelby odblokuje, więc... O! Mamy skrzynkę, dobra. Mamy zielone zioło, dobra, to za chwilę weźmiemy. Okej, na razie tak, odłóżmy to, to wezmę ze sobą. Amunicję... Wiecie co, ja tą amunicję ciągle zbieram i zbieram, więc myślę, że przechowamy. No to wiadomo, że niepotrzebne, granat też nie, to też nie. Dobra, gierka sobie za chwilę zapiszę. Mam jakieś ozdobne pudełko. Oglądanie przedmiotów. Możesz oglądać przedmioty pod różnym kątem, wybierając je, używając polecenia obejrzyj. Dobra, to zobaczmy. Czerwony klejnot, imitacja rubinu. Wygląda, jakby miał gdzieś pasować. No dobra. To pewnie nam się przyda później. Przechowajmy. Dobra, moi drodzy, także ja sobie zapiszę gierkę na drugim slocie. No i co, myślę, że możemy ruszać dalej. Może udamy się do tego... co ja chciałem powiedzieć? Do tego... Może ja wezmę tą amunicję, chociaż kurde, 3 miejsca już mi zajmuje to. Łącznie wszystko. Teraz tak, którędy ja tu wyjdę? Dobra. No i właśnie nie o to mi chodziło, chciałem drugą stroną. Tylko, o właśnie, dobra, biegniemy. Na pochybel. Tu, ja pitole, co ja zrobiłem? To jest normalnie suicidę, co ja robię. Teraz wiecie co, moi drodzy, poczekajcie jeszcze chwilę. Bo mamy też tutaj coś, widzicie? Tam z drugiej strony coś było. Tam z prawej, ja bym tam bardzo chciał się udać. Dobra, próbujemy. Te zombiaki na szczęście to są imbecyle. Więc możemy sobie tam jeszcze pobiec i pójdziemy sobie właśnie tam w prawo. Ja bardzo bym chciał zobaczyć, co tam jest, bo tu nas jeszcze właśnie nie było. I bardzo mnie to ciekawi, co tu znajdziemy. Dobra. Mamy zombiaczka, no to taka klasyka w sumie. Dobra. Nie wiem, czy ty wstaniesz, gościu? No oczywiście, że wstaniesz. Leż, dziadu! Leż, powiedział... Nie, ty gnoju jeden! Odczep się! Kurde, no czemu on tak zrobił? A tam mam jeszcze jednego. Dobra. Pięknie. Pięknie! Ale teraz siadło. Dobra. Nie mają głów, także już mogę... To była beczka, serio! Ja pitole. A tu... Kurde, gdzie my mamy tu zejście? Aha, tu się idzie do hydrantu. Dobra, spoko. Czyli jakby tu mam kolejny skrócik, okej. A z tej strony coś ciekawego? Może jakieś zioło? No zioło, ale czerwone. No dobra, także czerwonego, no czerwonego nie użyję, nie zrobię z nim nic. A nic więcej nie było z tej strony? Do tej drabiny tam się nie dostanę z tej perspektywy. Dobra, moi drodzy, no to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak ruszać do tego hydrantu już, bo jakby... A tu jeszcze proch strzelniczego gdzieś nie zebrałem. A gdzie ten proch? Tutaj, okej. Okay. O! Nie, on już chyba nie wstanie, dobra. To wszystko, tutaj chyba wszystko, także moi drodzy, możemy ruszać. Trochę się boję ten nasz stan zdrowia. No ale są te autosejwy, więc myślę, że możemy się czuć spokojnie. Zresztą miałem sejwa przed chwilą dosłownie, także... Dobra, no i tak, tutaj już byliśmy, więc pozostaje nam zgasić ten pożar. Dobra. Także użyjmy sobie tego węża strażackiego. Kurde, nawet animacja. No i nice. Okej, przywróć zasilanie w podstacji, dobra. I mamy autosave'a, dobra, to mi się podoba. Kurde, ale powiem wam, że przez to w ogóle nie mam takiego poczucia zagrożenia, naprawdę. Ja tu tak sobie myślę, mogę sobie wszystko robić na wywaleniu totalnym, nie? Co mi grozi? Mam save'y co 2 minuty. Dobra. Proch, schowajmy. Kurde, trochę jestem obity i się zastanawiam... Bo tak, moje zdrowie jest na poziomie niepokojącym, więc teoretycznie jedno zielone zioło mi jest potrzebne. Także ja go sobie użyję. No, niech będzie. Niech będzie to zioło. Tu mamy, widzę, nożyce do prętów. Dobra. Do prętów? Oho. Ktoś tam jest chyba. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Tylko poczekajcie, ja bym chciał jeszcze... Wiecie co, ja sobie wezmę tą amunicję mimo wszystko. Niech będzie. I zapiszemy sobie gierkę. Myślę, że na tym samym... Albo nie, na innym slocie sobie zapiszemy. Dobra.
Okej. Okay. A mogłem tym samym. No ale dobra, kij w to. Okej, okay, no i zakładam, że robimy teraz tak. Dobra. Dzień dobry. What the fuck? What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Oho. A kim ty frajerze w ogóle byłeś, co? To jest dobre pytanie. Ty miałeś coś przy sobie, gościu? Dziennik treningowy. 10 lipca, 100 kilo, 12 okrążeń, 2 serie. W dupie mam więzienie. Ci z Umbrella Corporation zrekrutowali mnie do pracy. Pracy! Nie wiem, jak wymiksują mnie z dożywocia za zabicie 20 bandziorów, ale niech im będzie. Pisze się nam to. Lepsze to niż spędzenie reszty życia w pierdlu. Muszę wrócić do formy. 26 lipca, 89 kg. Bieg na 20 km, 3 serie. Strzelanie do celu z 365 metrów, 5 dni celnych. Przenieśli mnie wczoraj do obozu szkoleniowego UBCS, gdzie po raz pierwszy od 2 lat mogłem sobie postrzelać. Machnąłem się o 15 cm. Strzelając do nieruchomego celu z 365 metrów. Nigdy mi się to nie zdarzało, zupełnie jakbym zapomniał, jak to się robi. Nieważne, wrócę do formy, dam radę. 15 sierpnia, 86 kg. Bieg na 30 km, 3 serie. Strzelanie do celu z 550 metrów, 2 niecelne. Dobra, rozrzut mam już mniejszy niż 8 cm. Jest dobrze, dobrze jest. Po obiedzie wzięli mnie na pierwszą próbną walkę. Kapitan i reszta chłopaków są w porządku. To starzy wyjadacze, ale o co do kurwy chodzi z tymi szaleńcami, z tym szaleńcem Nikolajem? Użył mnie jako pieprzonej ludzkiej tarczy, żeby zdobyć parę dodatkowych punktów. 25 września, 82 kg. Bieg na 30 km, 4 serie. Strzelanie do celu z 550 metrów, bez niecelne. Celnych. Murphy wrócił do formy, złotko, już nigdy nie spudłuje. Jutro jadę na pierwszą misję, opanowanie zamieszek w Raccoon City. Jimmy'emu na pewno by się to spodobało, mój braciszek zawsze chętnie pomagał ludziom. Ale te śmieci z ulicy musiały mi go odebrać. Teraz moja kolej, by dla odmiany zrobić coś dobrego. Najlepiej jak potrafię. Okej. Okay. Teraz tak się zastanawiam, czy my mamy iść za tym gościem? Zobaczmy. A, drzwi są otwarte. Co ciekawe. Tylko, tak się, moi drodzy, zastanawiam. Bo niby mogę iść tutaj, to jest jakby przejście fabularne, tak? Ale możemy się też cofnąć i na przykład otworzyć sobie kurde, nie ten zamek, ale tu w niektórych sytuacjach były takie były te na łańcuchy takie, wiecie, o co mi chodzi, te przejścia. A mamy już to do prętów, więc tak się, kurczę zastanawiam. Czy jest sens, czy lepiej ruszać fabułę na razie? Kurde. Mam tylko te zamki zaznaczone, co jest ciekawe. Prosty zamek, kurde. Może ja się tu wrócę jeszcze później, nie wiem. Nie wiem, czy lepiej właśnie iść teraz tutaj do przodu, czy jak? Mówię, strasznie rozległa mapa. Amunicja? List samobójcy z UBC jest 28 września. Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Afryka Wschodnia. Myślałem, że wiem, czym jest piekło, że nic mnie już w życiu nie złamie. A przyszło to zadanie. Miało być łatwo. Szybki zarobek, zero problemów. Wszystko wydarzyło się nagle. Nasz oddział liczył 30 ludzi uzbrojonych w najnowocześniejsze karabiny szturmowe, a w niespełna 48 godzin było po nas. Moje doświadczenie mówiło mi, że może być tylko gorzej. A to był dopiero początek. Być może jestem tchórzem. Nieważne. Nie mam już innego wyjścia. Mam tylko nadzieję, że moje ciało nie ożyje po tym, jak pociągnę za spust. No tam. Taka typowa historia samobójcy w sumie, nie? Jeśli chodzi o apokalipsę zombie. Dobra, no to co? No myślę, że możemy się udać tutaj. By tędy nie przejdę, tu coś jest. Notatka elektryka. Generatory do użytku publicznego przekazane przez gildię elektryków z Raccoon City. Ze względu na występujące przerwy w dostawie prądu, nasza gildia postanowiła tymczasowo umieścić w różnych punktach miasta generatory. Zachęcamy do korzystania z nich, ale przypominamy, są to generatory wysokich napięć. Uderzenie lub strzał w generator naraża osoby znajdujące się w pobliżu na porażenie prądem. Ręczna notatka, rozumiecie? Jeśli zobaczycie, że generator się iskrzy, nie zbliżajcie się do niego. Nie róbcie głupstw. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Jak już uda nam się przeżyć, będę mieć całe mnóstwo rozwalonych generatorów na sprzedaż w dobrej cenie. Elektrykę z sąsiedztwa sam. Dobra. O kurde. Nie, nie. Tylko nie psy! Kurde. Nie wiem, jakoś go uniknę. A dupa tam, nie uniknę go. Ej, chyba zaraz zginę, moi drodzy, coś czuję.
Ja pierdzielę, weź to trafnie. Dobra, chyba giniemy. Au, au, au. Nie żyjesz, no, tam, super. Kurde. Aha, i zapis był tutaj, tak? No dobra, to ja zrobię, moi drodzy, w takim razie cięcie i cóż, zobaczymy się za chwilę, jak to ogarnę. Jak dojdę do tamtego etapu, ale chyba tam na razie nie pójdziemy, wiecie co, może się wrócimy po strzelbę, ale to za chwilę. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, mam taki pomysł, żeby właśnie zlać na razie to przejście fabularne, cofnąć się i spróbujemy sobie otworzyć właśnie te wcześniejsze przejścia, które były na łańcuch. Mam nadzieję, że znajdziemy takowe. I teraz tak, bo generalnie ja przylazłem... Łe! Wow, szty dziadu jeden. Kurde, padnij no. Już? Chyba już. Dobra. Tu coś mamy, amunicję do pistoletu. Dobra. Tak jeszcze zobaczę, czy on żyje, ale chyba nie. No i teraz tak się zastanawiam, czekajcie, bo możemy... No, tu jest jeszcze jakieś... Ja pierdzielę, ile tych przejść jest. Ale stamtąd ja przyszedłem, dobra, także nie ma sensu tam leść. Ja bym chciał, moi drodzy, się właśnie cofnąć i spróbować sobie pójść po strzelbę. Bo wydaje mi się, że w tym momencie już możemy. To są jakiegoś strasznie dziwnie się ruszają. Dobra, biegnij Jill, biegnij, okej, okay, ominięte. I właśnie chciałbym bardzo się po strzelbę wrócić, bo teraz tak, tu w prawo, co było tu w prawo? To był tylko ten skrócik, także idziemy tędy. I myślę, moi drodzy, że właśnie pozbieramy sobie w tym momencie wszystko, co możemy. Ja sobie zapiszę grę, tam fabularnie właśnie, gdzie są psy, ruszymy dalej. Później... Nie! Wiedziałem, że ty wstaniesz, kurde, co za gnój, no! Miałeś nie wstawać! Ja pierdzielę. Dobra, padł. Kurde. Żeś mnie nastraszył, chłopie. Ale dobra, tu już nic nie ma. Musimy też pamiętać o tym... Kurde, jak się nazywa ta figurka jego? Czekajcie. Gdzie to było? To, to jest to. Królowa Aqua Cure. Ale co to kurde znaczy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja bym tak czy siak chciał się wrócić teraz, moi drodzy, na tą całą stację metra. Dobra, to było czysto. Mam nadzieję, że tu mi nic nie napadnie. Dobra, bo w metrze właśnie było... Był ten shotgun. Ja bym bardzo chętnie go chciał sobie wziąć. Proszę, żeby tu nic nie wstało. Chyba nie wstało, dobra. Okej. Okay. To zdrowie trochę mam niepokojące, no ale spoko, damy radę. No to był właśnie ten shotgun na łańcuch, prawda? Dokładnie, proszę bardzo. Okej, okay, w tym momencie możemy sobie to przeciąć. No i mamy shotguna, to mi się podoba. Dobra, świetnie, strzelba M3. Super. To w tym momencie, moi drodzy, nie pozostaje nam nic innego, jak wrócić się do jakiegoś save pointa i zapisać sobie już stan gry, bo kurde, ja się ledwo ruszam. Zaraz tu mógł... Nie żartuj. Co za pajac, no. Czy ja cię nie ubiłem przed chwilą, gościu? Coś mi się tak wydaje. Dobra. Nie, nie, nie! Jejku, chciałem nóż! Czwórka. Ale dobra, chyba padł. Nie, nie chciałem strzelby, kurde. Już wiecie, odruchowo scrolla przewinąłem jeden raz i... Nie, przez to mi się strzelba wyjęła. Dobra, teraz tak. Gdzie był save point? On był w tej cukierni, dobra. Także myślę, że tutaj się udamy, ja się wyleczę koniecznie. Dobra, nie wstawać, dziecię jedne. Okej. Okay. Dobra, jest bezpiecznie, moi drodzy. Więc tak, no niestety muszę użyć tego sprayu leczniczego, no bo, no cóż, mam stan zdrowia niebezpieczny. Te nożyce będą mi jeszcze potrzebne, dobra, shotguna. A gdzie ja tych nożyc jeszcze potrzebowałem? To jest dobre pytanie, czekajcie. Bo mi się wydaje, że one były potrzebne. Kurde, gdzie to było? Jakby tu w tą stronę? Nie. Nie pamiętam. Drzwi z kłódką. Może to tutaj? Ha, a bez kitu, może to tam było. Tak czy siak będziemy musieli się tam w następnym odcinku udać. I myślę, moi drodzy, że ja już ze sobą wezmę strzelbę. Chyba jednak, dobra, niech będzie ta strzelba.
I te naboje, kurde, ale to jest strasznie straszne marnowanie miejsca to jest. Dobra, nie wiem. Na razie zapiszę gierkę i zobaczymy, co dalej zrobię. Moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z Resident Evil 3 i zobaczymy. Pewnie pójdziemy do tych drzwi, które są zablokowane łańcuchem, a później udamy się fabularnie za tym gościem, który zabił tamtego typa. Na razie.